wędrowała po tych annałach sztuki plastycznej, może bardziej tradycyjnej. Potem pamiętamy, jak przeżywała swoją szansę ciekawych doznań, bo zaangażowała się w program edukacyjny, który sponsorował Karla, tak? Nie, sponsorował organizację, ale wysyłała do tej, By wyjechać, ten program edukacyjny dotyczył przenikania się kultu, łączenia się kultu. No wspaniale, że młodzi ludzie pracują dla zbliżenia tak wielkiego świata, jeszcze tym bardziej w tym dzisiejszym czasie, który czasem jest dość trudnym i dla nas Polaków, i dla Europy, bo gdzieś tam na naszej niewiedzy, w pewnym strachu przed nieznanym, a najbardziej w życiu się boimy tego nieznanego, politycy tak naprawdę puszczają, straszą nas, by zbijać jak pewien kapitał polityczny na naszym strachu, a ten strach między innymi to zbliżanie kultur ma redukować. Więc tu fajnie, że w owym czasie się pojawia ta wystawa. Tam pracowała jako wolontariusz, budując w zasadzie byt materialny tych ludzi, tak? Bo skończyło się zakładaniem sklepu, gdzie można było ich ciekawe, fajne wytwory, rękodzieła, po prostu znaleźć źródło utrzymania dla tych, tak, w wielu wypadkach biednych rodzin, biednego kraju. Potem po powrocie też do nas nie zawitało od razu, bo zapragnęła nie tylko poznawać się innej kultury, a zapragnęła wniknąć bardziej w intymny własny świat, swoich myśli, swojej podświadomości. Nieraz rozmawialiśmy gdzieś tam i o tych kulturach w trakcie zajęć, no i o tej sile naszej podświadomości, która nami kieruje, gdzieś tam determinuje nasze decyzje. Nigdy jadło, kiedy ona nagle zaczyna nam zmieniać życie, może na ciekawsze, gdzie są pragnienia, gdzie często rezygnujemy z tych pragnień, ale one pozostają w nas, tak jak każde doświadczenie. Teraz chciałbym powiedzieć, że Marta mnie zaskoczyła, że mam nagle otworzyć tą wystawę, wiedząc mniej więcej, na czym ona polega, bo wcześniej rozmawialiśmy o tym. Starała się zbliżyć meandry tej współczesnej technologii informacyjnej, gdzie my w naszym wieku używamy, ale tak bardzo niezgrabnie jeszcze możliwości technologii współczesnej. Pomyślałem o tych plakatach dużych, bo wiedziałem, jak one będą wyglądały. Tak zastanawiałem się, co powiedzieć na temat tej ekspozycji. Najbardziej mi odpowiada osobiście takie rozumienie, jak poznawanie ludzi. Wychodząc na ulicę, każdy z nas się troszkę odmaluje, założy może lepszą marynarkę, ściągnie ten dres domowy. Po co? Po to, żeby spotkać drugiego człowieka, ale niekoniecznie spotkać, ale dać szansę spotkania. I tak jak mijamy na ulicy przechodniów, patrzymy w ich twarze i nam fajnie już odpowiadają, ale jaki fajny gość albo fajna dziewczyna, chętnie bym ją poznał.